mnóstwo tych rzeczy było. Pewne pamiętam, ale pewnych rzeczy, co to na Filmwebie, że ja w tym grałem, nie wiem. Stanąłem w grupie aktorów przed mikrofonem, no i się uczyłem od nich na początku. Potem dostałem jakiś taki malusieńki epizodzik i jakiegoś takiego wodza Indian, który nieartykułowany mi z głoskami się posługiwał. Nie wiem, co oni mówią, ale to nie brzmi dobrze. Doprowadziłem do łez ze śmiechu kierownika produkcji Miśka Aleksandrowicz i realizatora, w związku z tym poczułem, że chyba dobry kierunek. No i się zaczęło się małe, większe rurki. Uważajcie, zambob zaczyna, szybki przejmuje. Gotowi? Gotowi. To była jedna z pierwszych, właściwie chyba pierwsza moja taka rola główna. Odeć to stój na czatach, kiedy pójdziemy po mapę. Nie chcesz pomóc? Trudno. I pamiętam taką trudność, początki, to moja pierwsza rola, taka duża. Ściągał mnie strasznie Morański. Myśmy grali przy mikrofonie, ściągała mnie jego barwa. I ja zaczynałem grać jego głosem. I Miśka mówi do mnie, Wojtuś, ale swoim pamiętaj, bo jesteś coraz bliżej Mietka. I im dalej żeśmy razem grali, to ja Mietka głosem grałem. Bo to nie tam ten bohater. Ile ja się musiałem natrudzić, żeby porzucić w uchu Mietka, żeby nie wchodzić na jego... Halo, biur. Ej, dzień dobry wieczór, fajnie, że jesteś. Zapraszam na wspólną zabawę u ciebie. Skąd jesteś? Tak się bardzo cieszyłem, że dostałem tę możliwość zagrania i zaśpiewania tych piosenek fantastycznych. A teraz już to tam z powrotem, bo naprawdę, kurtyna. Ale nieszczęście mieliśmy takie, że premiera była jakoś bardzo blisko Shreka. No i Mike Wazowski przyszedł niezauważony, można powiedzieć. Nie dajcie im uciec! Jazda, sprowadzić katapultę! Zdobędziemy Notre Dame przemocą! On się przebierał i zmieniał jakby swoją fizyczność. Tak, a tego Waltera Melona chyba grał Manie Kopania. Ale to w ogóle jakoś bardzo mam... No przecież Dundersztyc. Zły. A zanim zapomnę, mam dla ciebie niewielki, skromny prezencik. Znaczy pokręcony, ale zły. Generalnie podszyty złem, nie? Żeby te inatory robić i zawładnąć światem. Zły. Kto tam jeszcze był zły taki w moim... Nie zazieraj ze mną, lepiej nie. Uszanować magię radzę wam. Ja tam zagrałem doktora Fasiliera. Disney, który był, bo to Disney ma film, zgodził się na mój udział w tym filmie. I też mało tego, reżyserowałem ten film, więc to już w ogóle. Przyjaciół tam ja w zaświatach mam. Ale powiedzieli tak, pasuje, wszystko jest okej, ale słychać, że ma dobre serce. To jasne jak szkieletu biel, to proste jak gwiazdkowa pieśń, choć niewidzialne wszędzie jest. Tak, ten Jack Szkielet, ale bardzo wrażliwy człowiek. Czy człowiek, no, szkielet. Bardzo wrażliwy. Też mnóstwo frajdy ze śpiewania piosenek Elfmana. To po prostu fantastyczne numery były do śpiewania. Eureka! W tym roku gwiazdka będzie nasza! Tam dialogów było, nie wiem, do zagrania, nie wiem, te 20 wersów, czyli właściwie nic, jak na kino, natomiast tych piosenek było mnóstwo. Twoje 9 żyć skończyło się i klamka zapadła. 9 żyć? Hej, poczekaj! Zobacz, mam jeszcze trochę czasu! O matko, Jasia Wizmur, tak. O matko, to była jazda bez trzymanki. Ja pamiętam, że wychodziłem po nagraniach tego serialu, jakbym przerzucił wagon węgla. Zmęczony, bo ten ik krzyczał. Miał takie sekwencje reakcji, nie wiem, z półtorej minuty mor... Trzeba było się drzeć straszliwie. To, co zresztą krowa i kurczak też, no to też. Mama ma kurczaka! Mama krówkę ma! Tata jest dumny, nie wiesz nawet ja! Krowo! To było jakoś tak. Zresztą w ogóle ta barwa głosu, którą teraz sobie tutaj wspólnie przywołaliśmy, ona gdzieś tak trochę krowa i kurczak, trochę kot ik, trochę Dundersztyc, trochę Mike Wazowski, gdzieś ten klimat... działa, okazuje się. Trochę też ojciec Ludwiczka. To makaron ze szpinakiem, kiedy byłem na wojnie. Całe jedzenie było zielone. Zielony makaron, ziemniaki, sałata. Bo sałata jest zielona, tato. Jasne, teraz tak. My to zaczęliśmy.
No to tak mniej więcej było. Pamiętam, że ten January Brunow, który robił, miał taki cofnięty głos, taki, nie? Matowy, takim jakąś tam. Co teraz mamy zjeść? Znowu makaron? Ech, czuję się, jakbym znowu był na wojnie. Przez cały rok to samo jedzenie. Makaron i makaron! I to też zupełny przypadek, że ja to zagrałem, bo pani reżyser szukała, mając już Ludwiczka, szukała ojca. I padło moje nazwisko. I ona mnie tak mówi, nie znając mnie zupełnie, mówi, to chodź, spróbujemy coś. No i ja znalazłem tego Ludwiczka i potem się okazuje, że po iluś latach jakiś kultowy po prostu film i bohater. Uwielbiałem to grać. Wiatr wieje tak, może będzie deszcz? Och, to był, tak, to był film. Coś wisi w powietrzu, ktoś poczuł to też. Największą frajdę grając starego dziada. Synu, zaczynaj, proszę bardzo. I z tego miałem największą frajdę, bo się skryłem za staruszkiem, zachrypiałem. Od tamtej pory, na szczęście, nie zdarzyła się więcej taka sytuacja. I to było zabawne. Cześć, jak leci? Jestem chudy. Chudego, tak? Czerwony taki były. I to było znowu też trudne wyzwanie, bo mówiłem swoim głosem. Wiem, że mam koślawe oko, przykrótką rękę. Pewnie się mnie boicie. To też znamienne, że jak się gra swoim głosem, nic się nie udaje, żadnej, nie nakłada się na to żadnej formy, żadnej... Strasznie trudno grać, bo nie można się schować za niczym. Człowiek jest jeden do jednego, musi być. Tylko tamtę wrażliwość trzeba jakby oddać, która jest na ekranie. A głos jest swój. I to jest dla mnie zawsze trudne, swoim głosem. Ale spoko, załatwię wam kogoś. Ale wielki. Bardziej pamiętam taki serial, to też z Pawłem Galią robiliśmy. Miś w dużym... W niebieskim domu. Tam był Pip i Pop. Takie dwie wyderki. To też była... Ciężko było strasznie rozróżnić, który jest który, bo oni byli... To były identyczne wydry, takie fioletowe i oni cały czas jeden przez drugiego gadali. Tak! I miś zawsze nam wymyśla fajne rzeczy do robienia! Tak! A to jest król dobrej zabawy! Tak! I miś zawsze poda pomocną łapę myszce! I strasznie zawsze była taka zabawa. Który to jest mój? Aha, ten mój jest po lewej. Ale jak kamera się przestawiła, to znaczy jest teraz po prawej. No to śledzenie tego na obrazku. A trzeba dodać, że czasami gramy to awista, nie oglądając jakby próby, tylko jest tekst, proszę, nagrywamy i jedziemy. Gdzie ja jestem, tu jest. Dobrze, panasz, nareszcie uciekliśmy naszej eskorcie, Karolu. Jesteśmy wolni. Hans, to brzmi, jakbyśmy byli złodziejami. Tak, to też stare czasy. Z Piotrkiem Adamczykiem, pamiętam, spotykaliśmy się, Piotrek młody, zaraz tuż po studiach, spotykaliśmy się w studio... Nagrywaliśmy z Izą Bukowską. Ilekroć nań spojrzysz, myśl o mnie. Będę myślała o tobie dniami i nocami. Wracaj prędko, Franc. Przyrzekam. Księcia Franca, no tak, no niezła Franca, tak. Tony, przecież psy nie mówią. Ale on mówił do mnie. Dobra, niech będzie. Ty tu rządzisz. Mamma mia, on robi ze mnie cretino grande. I też przecież ten, ja miałem wtedy ileś lat, nie wiem, 30 parę, a ten kucharz jednak był zdecydowanie starszy. No ale okazało się, że jakoś tam zapasowałem do tego, stworzyliśmy taki duet. Och, cóż to za noc. Krzysiem Kołbasiukiem śpiewaliśmy tę włoską taką piosenkę. O, chce każdy z nas przeżyć w życiu choć raz. A bella notte. Ale za to jest przystojny. Przyszedłem do studia, słuchawki, bobowy tekst. No to zaczynamy, oglądamy. Ja mówię, ale to jest kino, tak? No tak. A to casting? Nie, no grasz rolę. No i papuga. Och, cóż to za noc. My cudowną tę noc nazywamy bella notte. Coś było tak, ale nie chcę tutaj kaleczyć uszu. Harry Potter, zaszczyt to poznać cię wreszcie. Jąkający taki w pierwszej części. Quirrell on się nazywał. Strasznie żałowałem, że zagrałem w pierwszej części, bo już w żadnej następnej nie mogłem zagrać. A poza tym, kto by oskarżał biednego i jąkałe profesora Quirrella? Potter, nie? On to Potter mówił, tak pamiętam. No to trudne było, no ale pan, który tam powiedział, że to...
Poza to, co... Ej, jak ja mam patrzeć poza to, co widzę, skoro nic nie widzę poza tym? Nie wiem, czy Krzysztof Tyniec, który do tej pory to robił, nie miał czasu, czy był wyjechany, a trzeba było nagrywać i coś... Nie mam pojęcia. Był casting. Był casting, pamiętam, przyszedłem na casting do studia. La duda, la dada. Masz jedz! Robala smaczniata! Nie, to nie tak. I już się nie martw. Aż do końca swych dni. Co jest grane? Pumba, gdzie nasze żarcie? Cudowne robale. Pumba, pumba, pumba. Wystarczy wyciągnąć jeden mały drucik. O, mamo! Bardzo trudna rola, technicznie. Bo on się zawieszał, miał problemy tam ze stykami. Natomiast tu się muszę pochwalić, nieskromnie, że za tę rolę dostałem dyplom od Walta Disneya z centrali za najlepiej zdubbingowanego Bena na świecie. Uła, niedobrze, tylko bez paniki. Wdech, wydech. Mam dwa takie dyplomy, za Bena i za Krainę Lodu. Od centrali najlepsza wersja językowa na świecie. Musisz, synku, podpisać mi te rzeczy. Rzeczy? W sypialni zrobiłem sklepik z pamiątkami i interes nam kwitnie. Pokochałem mojego bohatera, bo po prostu tak zakręcony pomysł, żeby ojcem misia pandy był kaczor, to jest po prostu sama przyjemność. Smoczy wojownik do każdej porcji klusek albo pierożków. Też serial robiliśmy Kung Fu Panda. Wasza wysokość, co się stało? Na hopsalni nie da się hopsać. A. Ktoś zrobił w niej dziurę. Startowałem chyba dwukrotnie do skipera, tak? To jest to, co Grzesio Pawlak robi, skipera. Skazałem go na mękę... milczenia. Co, aparat? Morisa! To jest aparat. Morisa. Nie udało się. Wygrał to Grzesio. No ale Asia mi dała tego Morisa mojego. Chociaż tyle, solidny wypoczynek w ciszy i spokoju. Morris, gdzie ty jesteś? Już idę! Który się przewija przez wszystkie części, przez pierwszy serial Pingwiny z Madagaskaru, teraz robimy Króla Juliana, ten Morris jest jakby troszkę taki, troszkę go więcej. Każdy z nas chciałby być tobą! Każdy też pech wziąłby twój. W miasteczku tym nie ma faceta jak ty. Podziwia cię każdy, to wiesz. I dialogi bardzo, bardzo urodzone. Ja lubię takich charakterystycznych. Ja już mówiłem o tym na początku. Zawsze się lepiej za tą charakterystycznością skryć. To wszystko, co mi się wydarzyło i jakie miałem szczęście, mając jeszcze, mam szczęście, mam nadzieję, że jeszcze będę miał szczęście, w tej pracy... To jest chyba dla mnie największa nagroda, że cały czas pracuję i cały czas mam nowe wyzwania i nowe produkcje i ktoś zawsze do mnie puka, czy nie zrobiłbym czegoś, czy nie nagrałbym w innym studio. Ja się związałem ze studiem SDI, które pracuje dla Walta Disneya, ale nie jestem, że tak powiem, ja nie mam wyłączności, znaczy nie jestem przywiązany tylko i wyłącznie do tego studia. Jeżeli pojawiają się, to Zwierzogród, Zwierzogród na przykład, zrobiłem w Studio Start, też dla Disneya i zagrałem tam małego krecika. Przychodzisz tu bez zapowiedzi w dniu, w którym moja córka bierze ślub? Właściwie to przychodzenie ze swojej woli, także... A on jeszcze był tak podkręcony, trochę spiczowany, za przeproszeniem, elektronicznie, jego głos był troszkę podniesiony, więc ja tak mówiłem, no słuchaj stary, i oni jeszcze podnosili, no efekt zabawny.